Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy, aby oddać chwałę Bogu. Cały ten dzień z Chrystusem. Miejmy takie nastawienie, zróbmy je teraz w sobie. Chcę służyć Bogu. Bo dzisiaj Ewangelia o tym mówi, o służbie Bogu. Pan Jezus powołuje, a ktoś mówi, dobrze, pójdę za Tobą, skoro wołasz, ale Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. A do innego Jezus mówi, pójdź za mną. A ten ktoś mówi, dobrze, pójdę za Tobą, ale pozwól mi nawet najpierw pożegnać się z moimi w domu. Zabójcze ale. Panie, będę Ci służył, ale. Panie, nawrócę się, ale. Zrobię to, ale. Wobec Boga nie możemy mieć żadnego ale. Święty Ignacy powiedział, chcę i nie chcę, nie może być w naszym domu. Nie możemy mieć serca podzielonego, że ja zewnętrznie zmuszam się, żeby działać, a jednocześnie tęsknię za grzechem albo tęsknię za czymś, żeby to nie było Boże. To trzeba bardzo konkretnie się określić wewnętrznie. Służę tylko Chrystusowi, żyję dla Chrystusa. To jest, dobrze znacie to powiedzenie, że kto chce, to znajdzie sposób, a kto nie chce, to będzie szukał powodów. I my mamy wobec woli Bożej szukać sposobów, żeby to czynić, a nie wymówek, powodów, żeby tego nie robić. Natomiast wobec grzechu mamy szukać powodów, a my często szukamy sposobów wobec grzechu. Jak połączyć, żeby być dalej pobożnym, a jednak, żeby się udało zgrzeszyć. Nic z tych rzeczy. Cali dla Chrystusa, żadnego ale. Dzisiaj z takim nastawieniem kierujmy się we wszystkim, co będziemy robili. I niech nas poprowadzi ta modlitwa świętego Ignacego. Zabierz, Panie, i przyjmij. Tutaj mamy ją poniżej. Niech te słowa nas poprowadzą, żadnego ale. Pomódlmy się tym dalej i subskrybujcie nasz kanał, tutaj klikając to kółeczko obok. Kciuk w górę z Panem Bogiem.